Ekonomia w jednej lekcji, o ekonomii, podatkach i teorii gier. Teraz zajmiemy się podatkami. Działalność nieewidencjonowana, nierejestrowana. Zgodnie z artykułem 5 ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, ustawodawca zezwolił od 30 kwietnia 2018 roku na prowadzenie działalności nierejestrowanej, nieewidencjonowanej. I właśnie ta działalność nierejestrowana, nieewidencjonowana to działalność wykonywana przez wyłącznie osobę fizyczną. Nie dotyczy to uprawnienie prowadzenia działalności nierejestrowanej, nieewidencjonowanej, nie dotyczy prowadzenia działalności osoby fizycznej w ramach spółki cywilnej. I przychód tej działalności nierejestrowanej, tej osoby fizycznej z działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie jest to 75% razy 4300, czyli 3225 zł. Do tej kwoty przychodu, uwaga, przychodu miesięcznego, można prowadzić właśnie działalność nierejestrowaną. Ale jest jeszcze jeden warunek. Osoba fizyczna, która chce prowadzić tę działalność, w okresie ostatnich 60 miesięcy, czyli 5 lat, nie wykonywała działalności gospodarczej. Wykonywanie to znaczy działanie, a zatem ewentualne zawieszenie działalności nie stanowi jej wykonywania. Czyli gdybyśmy mieli działalność jakąś zarejestrowaną w ciągu ostatnich 5 lat, ale byłaby ona w tym czasie, właśnie w tych 5 lat wstecz, zawieszona przez cały ten 5-letni okres, ani jednego dnia nie byłaby prowadzona, tylko byłaby, jeżeli w ogóle byłaby, to byłaby zawieszona, to spełniamy definicję w tym zakresie i możemy prowadzić działalność nierejestrowaną. Ale uwaga, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że wykonywanie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, to do działalności tej przepisu o działalności nierejestrowanej nie stosuje się, niestety. Czyli nie można prowadzić na działalności nierejestrowanej na przykład sprzedaży alkoholu, która wymaga właśnie zezwolenia, sprzedaży paliw czy usług doradztwa podatkowego, ale także nie można prowadzić biura rachunkowego czy usług ubezpieczeniowych. Generalnie działalność nierejestrowaną to działalność, w której przychodem są inne źródła określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Generalnie różne źródła przychodów są określone w artykule 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tu mamy stosunek pracy, działalność wykonywaną osobiście, działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej, najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę, o której mówiliśmy ostatnio, a także kapitały pieniężne, odpłatne zbycie nieruchomości i ruchomości w określonym czasie i inne źródła. Ostatni, 9 punkt, inne źródła. No i właśnie działalność nierejestrowana, nieewidencjonowana, o której mowa w prawie przedsiębiorców, to działalność, w której przychodem są właśnie te inne źródła określone, jak już sobie powiedzieliśmy, w artykule 10 ustęp 1 punkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Więc uwaga, można tę działalność też łączyć na przykład z działalnością osobistą.
Czyli umowa zlecenie czy umowa o dzieło na działalności nierejestrowanej może być i dodatkowo na działalności osobistej też może być, bo można osiągać przecież przychody, dochody z kilku, łącznie z 9 różnych źródeł. Oczywiście nie można łączyć działalności nierejestrowanej z działalnością gospodarczą, bo podstawowy wymóg to nie prowadzenie działalności gospodarczej przez 5 lat. A o tym, że działalność nierejestrowana, nieewidencjonowana to działalność z innych źródeł, przekonuje zapis artykułu 20 ust. 1b a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym czytamy: za przychody z innych źródeł, o których mowa w artykule 10 ust. 1 punkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w artykule 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. No ale tu też zastrzeżenie. Otóż skoro działalność nierejestrowana to inne źródła, to nie obejmuje niestety najmu prywatnego, bo to źródło określone w artykule 10 ust. 1 punkt 6 tutaj tej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w innym miejscu. Czyli z tego wniosek, że najmu prywatnego nie można prowadzić na działalności nierejestrowanej, skoro działalność nierejestrowana to działalność z innych źródeł. I kilka dalszych istotnych, myślę, uwag o działalności nieewidencjonowanej, nierejestrowanej. Podatnik na działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych czy ewidencji przebiegu pojazdu, a koszty eksploatacji czy ubezpieczenia pojazdu może wliczać do kosztów działalności nierejestrowanej w odpowiedniej, oczywiście faktycznej proporcji, którą może zmieniać. Wracając do środków trwałych, nie ma ewidencji i uwaga, nie odlicza amortyzacji, ale jeśli środki trwałe są w całości dla działalności nierejestrowanej przeznaczone, to w całości może zaliczyć do kosztów, do kup od razu. Faktury VAT, rachunki prowadzący działalność nierejestrowaną wystawia w ramach tej działalności nierejestrowanej na żądanie klienta pod warunkiem, że żądanie to zostało zgłoszone w ciągu 3 miesięcy, licząc odpowiednio w przypadku faktur VAT. Przejdziemy jeszcze do ustawy o podatku VAT, gdzie w artykule 106b ustęp 3 punkt 2 jest mowa o tym, że należy wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty. 3 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, czy wykonano usługę, czy otrzymano płatność. Inaczej jest w przypadku rachunków. Tutaj jesteśmy teraz w ordynacji podatkowej. I w tymże przepisie, w artykule 87, paragraf 4, czytamy: podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, teraz mówimy o rachunku, wtedy mówiliśmy o fakturze, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, ale uwaga, od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Tam mieliśmy w przypadku faktur 3 miesiące, od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, czy wykonano usługę, czy otrzymano płatność. Czyli taka różnica. Zatem faktury VAT, rachunki prowadzący działalność nierejestrowaną wystawia w ramach tej działalności nierejestrowanej na żądanie klienta pod warunkiem, że żądanie to zostało zgłoszone w ciągu 3 miesięcy, licząc odpowiednio w przypadku faktur VAT od końca miesiąca sprzedaży, dostarczenia towaru czy usługi, a w ciągu 3 miesięcy od dnia dokonania sprzedaży w przypadku rachunków. Wracamy do artykułu 5 Prawa przedsiębiorców, do ustępu 4.
dotycząca sprawa dotyczy CIDG. Trzeba liczyć przychód, czyli pełne kwoty sprzedaży, każdego dnia doliczać, bo z dniem przekroczenia 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli przychodu w wysokości 3225 zł, z tym dniem, w którym przekroczymy tę kwotę, mamy obowiązek zarejestrować działalność, czyli złożyć wniosek do CIDG właśnie w ciągu 7 dni od tego dnia przekroczenia i dokonać wyboru formy opodatkowania, zarejestrować się do ZUS, opłacać składki społeczne i zdrowotną. Też o numer NIP musimy wystąpić, jeśli nie mieliśmy wcześniej nadanego. PESEL nie wystarczy już. Na działalności nierejestrowanej NIP-u nie potrzebujemy. I uwaga, wracamy teraz z kolei do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 BA BC BA BC za przychody z innych źródeł, o których mowa w artykule 10 ustęp 1 punkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w artykule 5 ustęp 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, to już powtarzamy się, ale ustęp 1 BB w razie przekroczenia limitu przychodu należnego określonego w prawie przedsiębiorców, czyli tych naszych 3225 zł, uznaje się, że podatnik, poczynając od dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, do CIDG, a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie określonym w artykule 5 ustęp 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, czyli w terminie 7-dniowym, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu, uzyskuje przychody, o których mowa w artykule 10 ustęp 1 punkt 3, czyli działalność gospodarcza. Przychody osiągnięte w okresie od dnia, w którym przekroczono limit, ten 3225 zł, do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wpis do CIDG, a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie tym 7-dniowym, to do dnia, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu, zalicza się, uwaga, do przychodów, o których mowa w ustęp 1 BA. Czyli wlicza się do przychodów z działalności nierejestrowanej nadal w tym okresie do złożenia wniosku do CIDG lub upływu 7-dniowego terminu na złożenie tego wniosku. Teraz znowu ustawa o podatku VAT. Z VAT-u jesteśmy generalnie zwolnieni do 200 tysięcy złotych sprzedaży, czyli ponad 16 tysięcy obrotu, gdybyśmy zaczęli od 1 grudnia, czyli dużo powyżej działalności nierejestrowanej, chyba że chcemy prowadzić działalność, która jest od razu opodatkowana VAT-em. O tej przeczytamy w artykule 113 ustęp 13 ustawy o podatku VAT. No ale też zwykle taka działalność nie może być nierejestrowana, bo to doradztwo podatkowe, usługi prawnicze, jubilerskie. Ale także, uwaga, od razu jest opodatkowana VAT-em sprzedaż, która może być prowadzona jako działalność nierejestrowana na początku, czyli do tej kwoty 3225 zł na dzień dzisiejszy, ale z VAT-em jest od razu właśnie. To sprzedaż następujących towarów. W związku z zawarciem umowy na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. I tu mamy takie rzeczy, czyli taką sprzedaż internetową jak preparatów kosmetycznych i toaletowych. Czyli sprzedaż internetowa kosmetyków jest opodatkowana VAT-em od razu, ale do kwoty przychodu na dzień dzisiejszy 3225 zł może być nierejestrowana. Także komputerów, urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych.
Kolejna istotna uwaga dotyczy ewidencji. Jesteśmy w artykule 109 ustawy o podatku VAT. Mamy wprawdzie działalność nierejestrowaną i do 200 tysięcy złotych zwolnioną z podatku VAT, ale uwaga, mamy obowiązek ewidencji, także tej nieewidencjonowanej działalności dla potrzeb VAT właśnie. To znaczy musimy wiedzieć, kiedy przekroczymy te 200 tysięcy, próg wejścia na VAT. To raczej na działalności nieewidencjonowanej jeszcze nie jest możliwe, ale mamy obowiązek dokumentować sprzedaż, żeby ten przychód liczyć. Taka jedna ewidencja wypełnia dwa obowiązki ewidencjonowania dla potrzeb działalności nieewidencjonowanej, bo musimy wiedzieć, kiedy przekroczyliśmy próg 3225 zł i dla potrzeb VAT właśnie. Teraz artykuł 111 ustawy o podatku VAT, dalej kwestia kasy fiskalnej. Zwolnienie do 20 tysięcy złotych w pierwszym roku działalności, też jak w VAT. Kwotę tę liczymy proporcjonalnie, czyli jeżeli zaczynamy 1 grudnia, to jest 31 dzielimy na 365 razy 20 tysięcy, to jest 1698 zł, czyli po przekroczeniu 1698 zł mamy obowiązek rejestracji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności na kasie fiskalnej, mimo że możemy jeszcze nie mieć działalności, bo do 3225 zł na dzień dzisiejszy licząc, mamy działalność nierejestrowaną. Możemy mieć taką działalność. Ale uwaga, znowu, w przypadku usług na przykład fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, także mycia samochodów, które mogą być na działalności nierejestrowanej, nieewidencjonowanej, od razu jednak są na kasie od pierwszej sprzedaży. Musimy ewidencjonować tę nieewidencjonowaną sprzedaż, musimy ewidencjonować na kasie fiskalnej. I wracamy do prawa przedsiębiorców, do podstawowych zapisów. Nie ma obowiązku płacenia, jak już sobie powiedzieliśmy, ani składek ZUS, ani zdrowotnej, ani zaliczek na podatek dochodowy. Na koniec roku składamy PIT-36 i wykazujemy dochód z innych źródeł. Dochód, zatem mamy prawo do odliczenia kosztów. Rubryka w PIT-36 to jest działalność nierejestrowana, określona w artykule 20 ust. 1b a ustawy. Chodzi o ustawę, nie o ustawę o prawo przedsiębiorców, ale o ustawę oczywiście o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro liczymy dochód, to możemy mieć koszty. Bo wprawdzie do limitu pozwalającego na tę działalność nierejestrowaną, o tym limicie decyduje przychód, ale podatek płacimy od dochodu, czyli przychód minus koszty. Koszty zdefiniowane mamy w artykule 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To znaczy muszą one spełniać łącznie następujące kryteria. Pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem, źródłem przychodu, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Po drugie, muszą zostać faktycznie poniesione w celu osiągnięcia przychodu, jego zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu i muszą być należycie udokumentowane. Czy jak mogą być udokumentowane? Fakturami, rachunkami, paragonami fiskalnymi, bezimiennymi, umowami kupna-sprzedaży, dowodami wpłat, a także nawet dowodami wewnętrznymi. O tym wszystkim przekonuje paragraf 13 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Kończymy już, widzę, że niektórzy ziewają. Kończymy. Na koniec pamiętajmy, że zaliczka otrzymana na poczet późniejszych dostaw czy usług nie stanowi szczęśliwie przychodu, dopiero jak usługa zostanie wykonana, towar dostarczony. Przychód liczymy z tym dniem, jeśli zaliczka była wcześniej, albo z momentem płatności, jeśli zaliczki nie było. Tu też inaczej niż w działalności gospodarczej, gdzie sama sprzedaż to już przychód stanowi. Przychód i koszty w działalności nierejestrowanej rozpoznajemy bowiem kasowo, a nie memoriałowo. Czyli jeżeli sprzedaliśmy na przykład fotografię za $1 000 000 w 2024 roku, powiedzmy w październiku, ale do końca roku wpłynęło nam na konto 3225 zł w listopadzie i 3225 zł w grudniu, a resztę z tego $1 000 000
otrzymamy dopiero w 2025 roku, to jeszcze w 2024 możemy mieć działalność nierejestrowaną. Dziękuję bardzo.